Licz jeżeli jest bardzo użyteczną funkcją w Excelu. Pozwala ona zliczać komórki spełniające określone kryteria. I tym razem chciałbym dla tych danych znajdujących się w kolumnie B policzyć, ile razy wśród tych wszystkich pozycji występuje ta pozycja, obok której się znajduje. Napisałem już odpowiednią funkcję, oczywiście licz jeżeli. Zwróć uwagę, że ona działa na około 20 000 rekordów. W tym obszarze chciałbym policzyć, ile razy występuje to, co jest w B3. Klikam Enter i tu nie ma żadnych z tym problemów. Excel przeliczył to bardzo szybko. Jeżeli bym tę formułę chciał skopiować w dół dla wszystkich tych pozycji, dla prawie 20 000 rekordów, to spójrz na pasek stanu. Pojawił tu się komunikat obliczanie. Słychać trochę, jak wiatrak w moim komputerze zaczął działać szybciej. Okazuje się, że Excelowi przeliczenie tych wszystkich formuł zajmie około 48 sekund, więc jak widzisz, dosyć sporo czasu. Jeżeli takich formuł w arkuszu mielibyśmy 100 000, to arkusz zacznie się przeliczać bardzo, bardzo długo. Ja zapauzuję to wideo, za chwilkę wrócę. Nie ma na to tak naprawdę żadnej dobrej alternatywy. Czy to funkcja licz jeżeli, czy to funkcja licz warunki, one działają podobną ilość czasu. I teraz w czym jest problem? Jeżeli któraś z tych pozycji, któraś z tych wartości w kolumnie B zostałaby zmieniona, to Excel będzie musiał przekalkulować wszystkie te formuły znajdujące się w kolumnie C, więc za każdym razem przy zmianie w B potrzebujemy tych kilkudziesięciu sekund, w zależności od szybkości komputera oczywiście, na przeliczenie tych wszystkich formuł. Znalazłem na forum mrexcel.com jedną ciekawą formułę, którą zaproponował Mike Erickson, czy też Mike Erickson. Ona niestety wymaga, aby dane, które zliczamy, były posortowane w kolejności rosnącej. Ale to posortowanie myślę, że się opłaca, ponieważ czas wykonywania formuły, którą zaproponował Mike, czy też Mike, to około 2,5 sekundy na moim komputerze w porównaniu z 48 sekundami w przypadku licz jeżeli, czy też licz warunki. Do dzieła. Skopiuję te oryginalne dane z kolumny B i wkleję je do kolumny F. I niestety ta formuła wymaga posortowania, jak już wspomniałem wcześniej, więc posortuję te dane w kolumnie E, klikam prawym przyciskiem myszki na jednej z tych wartości, wchodzę do sortuj, od najmniejszych do największych, ustawiam się obok pierwszej pozycji mojej listy i użyję funkcji podaj.pozycje. Powiem tej funkcji, że chciałbym znaleźć pozycję tego elementu, którego wystąpienia chciałbym policzyć w tej kolumnie E, więc zaznaczyłem tę komórkę E3, średnik, przeszukiwana tablica to jest obszar, w którym ta szukana wartość ma być wyszukiwana, więc zaznaczę wszystkie te dane z kolumny E i blokuję ten obszar. Średnik jako ostatni argument do wyboru mam 3 różne opcje i użyję opcji mniejsze niż. Rzadko używana opcja. W przypadku podaj pozycji najczęściej używa się 0, czyli do dokładnego dopasowania, ale ja tym razem użyję jedynki. Dlaczego? Ponieważ jedynka poda mi pozycję ostatniego wystąpienia elementu w liście z elementami, więc to 1200, tu zwróć uwagę, występuje ileś razy i ta jedynka powie mi, na której pozycji jest ostatnie z tych wystąpień tej wartości. Zamykam nawias. Jak kliknę F9, bo podejrzeć, co z tego wyjdzie, to okazuje się, że na 16 pozycji jest ostatnie 1200. Co mogę dalej zrobić? Od tego odejmę, więc klikam minus i jeszcze raz użyję podaj pozycję. Jeszcze raz wyszukam tej samej wartości średnik. Jeszcze raz w liście tych samych wartości, zablokuję ją oczywiście, średnik i ostatni argument, tym razem wybiorę dopasowanie dokładne. To powie tej funkcji, aby znalazła pierwsze wystąpienie takiego elementu w liście tych elementów. Zawsze funkcje wyszukujące, jeżeli robimy dopasowanie dokładne, to jeżeli występują duplikaty, one wyszukują albo podają pozycję pierwszego z tych duplikatów. Zamykam nawias. Więc pozycja ostatniego wystąpienia to będzie 16, pozycja pierwszego wystąpienia to będzie 1, 16 minus 1 wyjdzie 15, tych elementów jest tak naprawdę 16, bo pozycja ostatniego to jest 16, więc aby Excel to liczył dobrze, na końcu jeszcze zrobię plus 1. Klikam Enter i kopiuję tę formułę do samego dołu. Zwróć uwagę na pasek stanu, też tu jest obliczanie, ale to poszło bardzo szybko. Tak jak powiedziałem, ja zmierzyłem czasy wykonywania tych obu formuł I okazuje się, że różnica jest ogromna. Sam przyzna 48 sekund kontra 2,5 sekundy. Różnica jest ogromna. Gra jest warta świeczki.